Pozwolę sobie we wstępie do mszy świętej odwołać się do Ewangelii sprzed tygodnia. Jak bracia i siostry pamiętacie, była tam mowa o kobiecie, która oddała wszystkie pieniądze na lekarzy. Jak już wydała wszystkie pieniądze, to przyszła do Chrystusa. Do Pana Boga często przychodzimy wtedy, kiedy wydaliśmy już wszystkie pieniądze naszych możliwości, talentów. Kiedy zawiedliśmy się na książkach, psychologach, księżach. Kiedy nie starcza nam już zupełnie pomysłu na rozwiązanie swoich życiowych problemów, bardzo często wtedy zaczynamy dotykać się Jezusa. Ale to nie jest reguła. Niekoniecznie trzeba czekać na katastrofę, powódź, tajfun, śmierć jakąś wokół nas czy w nas duchową, żeby zwracać się do Zbawiciela. I chciałbym wszystkich zachęcić was i zachęcam samego siebie, byśmy w tej godzinie Eucharystii z wszystkich sił, tak jakby nam zabrakło pieniędzy, choć może ktoś jest w kościele, kto jest zupełnie rozłożony duchowo, byśmy się dotknęli Chrystusa, ufając, że nie pozostawi nas bez swojej opieki. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mnie się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział. Tak mówi Pan Bóg. A oni czy usłuchają, czy nie? Są bowiem ludem opornym. Przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która jest mu dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla syn Maryi, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, Ewangelia dzisiejsza zaczyna się od słów, na których chciałbym się trochę zatrzymać. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Przyszedł Jezus do rodzinnego miasta i zabrał tam swoich apostołów, uczniów. Zabrał uczniów w
świat dzieciństwa, swojego dzieciństwa, to jest dla wielu ludzi niewykonalne. Wielu ludzi chce się od swojego dzieciństwa, od swojego domu rodzinnego odciąć. To są ludzie, o których często wam mówię, to jest po części jakoś każdy z nas. To są ludzie, którzy budują swoje ja na eksport. Mówiąc brutalnie, są jakoś zakłamani, odgrywają teatr. Pamiętam, co nam powiedział nieżyjący już ksiądz, na pewno wielu z was to nazwisko zna, ksiądz Jerzy Chowańczak. Ogromnym grzechem jest wstydzić się swojej matki. Jeśli nawet ona była niepiśmienna i chodziła w chusteczce, jest prostą kobietą ze wsi, która doiła krowy, to jest to ciężki grzech wstydzić się swojej matki. A niektórzy się wstydzą. Matki, domu, pochodzenia, dzieciństwa, młodości chcą po prostu się od tego odciąć i broń Boże nikomu tego nie pokazywać. I o czym to świadczy? To znaczy, ja nie chcę oceniać generalnie wszystkich sytuacji na świecie, które są. Może ktoś miał jakieś traumatyczne przeżycia, potężnie traumatyczne. Mi chodzi o wstyd tego, że ma się jakieś rodzinne powiązanie ze światem prostym, takim, no właśnie, czy w konkretnym przypadku wiejskim, z światem niewykształconym, światem, który ktoś z mojego nowego otoczenia mógłby wyśmiać. Ja się tego świata wstydzę. To jest bardzo, bardzo nie tak. Ja Państwu mówię, że jak nieraz jako ksiądz odwiedzam różnych ludzi, jestem zapraszany do różnych domów, środowiska, chodzę tam nieraz z komunią, do spowiedzi i widzę te spotkania różnych światów. Spotkania różnych światów. Pamiętam taką wizytę u pewnego pana, mieliśmy tam wspólne projekty. Odwiedziłem go, on pokazywał mi swój dom, tutaj mieszka moja mama. Na chwilę weszliśmy, staruszeczka, żeby ją odwiedzić. Ona mówi, a to ksiądz, tak, a proszę księdza, ja to słyszałam, czytałam taką książkę o tam świętym Franciszku, on robił różne cuda i ten mąż mówi, mama da spokój, oj, mama teraz nie przeszkadza, oj, przepraszam księdza, moja mama to ona zawsze, no kobiecina chciała z księdzem pogadać, pochwalić się, że przeczytała jakąś książkę, może rzeczywiście nie były to dzieła świętego Augustyna czy Tomasza, no ale jaki był ten pan zażenowany, że ta mama tak, i to bardzo często jest mąż wściekły, kiedy się żona przy kumplach odezwie. I odwrotnie, kiedy mąż wparuje na spotkanie koleżanek i coś zagada. Nie chcemy pokazywać, kiedy dzieci się to odezwą. Pamiętam, jedna pani mówiła, jak jest modlitwa spontaniczna dla dzieci na mszy, to ja tylko drżę, co mój mały może palnąć. Całą mszę się boję, żeby tylko się nie odezwał, nie wyrwał do tej modlitwy, bo jak ktoś on coś chlapnie, to bardzo się boimy, żeby się coś nie wydało, bo my z tym światem naszego dzieciństwa jesteśmy jakoś powiązani. Ja widzę, proszę Państwa, jak ludzie są nieraz skrępowani, kiedy ich odwiedzam. Nieraz sytuacja jest taka nagła, są nieprzygotowani, do kogoś jedziemy ze spowiedzią. Ktoś nagle potrzebuje komunii, trzeba udzielić namaszczenia chorych, no i wpada się do czyjegoś domu, on nie jest wyszykowany jak na święta. Ojej, proszę księdza, tu mam taki bałagan, miałem odnawiać w tym roku, ale nie odnowiłam. Ksiądz siadał i te krzesła to takie byle jakie, może herbaty zrobisz, nie mam takiej nadnej filiżanki i co się nie spojrzę, to ojej, tu tak źle, tak. Proszę Państwa, tak sobie próbujcie, ja to mówię, żebyśmy sobie takie ćwiczenia psychologiczne od razu robili, jak ja się zachowuję, kiedy ktoś spotyka się z moją mamą, z moim rodzeństwem, z moim domem, kiedy ktoś mnie odwiedza niespodziewanie, muszę go przyjąć, podać herbatę, podać ciasto. Dlatego, że to może świadczyć, nie musi, ale może świadczyć, że ja właśnie mam tą twarz eksportową w biurze, na uczelni, w konfesjonale, ale tak naprawdę to kawałek swojego świata chcę, powtórzę jeszcze raz, jakoś ukryć. Proszę Państwa, można grać przez lata 24 godziny na dobę. Można grać przez lata 24 godziny na dobę i to jest automat, pilot automatyczny, który nam się włącza w różnych sytuacjach, gdzie my mamy... Ja, proszę Państwa, z rozbawieniem oglądałem kiedyś zdjęcia z mojego spotkania z Ojcem Świętym, to znaczy cała grupa nas księży w Rzymie była, jakie ja święte miny robiłem przed tym papieżem. I taką zatroskaną, i taką wpatrzoną w Ojca Świętego. Ja nie ćwiczyłem tych min. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ja takie miny potrafię robić. Proszę Państwa, potrafimy robić takie miny. Ktoś mi kiedyś opowiadał, że musiał zwolnić swojego pracownika. Tak mu było przykro, bo ten pracownik już kilkanaście lat pracował w tej firmie i był przesympatyczny. No ale ten pan mówi, musiałem go zwolnić, więc go wezwałem i mówię, bardzo pana przepraszam, no z zachowaniem wszystkich przepisów, ale muszę panu zakomunikować, że robimy redukcję i będzie pan zwolniony. I ten mój miły pracownik,
jak mi wygarnął, od złodziei, od bandytów. Jeszcze dodał, ja cały czas tak o tobie myślę, ty draniu, ażeby cię ziemia nie nosiła. Pan? Codziennie rano było, witam pana, panie dyrektorze. Jakże się cieszę, panie dyrektorze. Z całego serca, wszystkiego najlepszego, na weekend, dla żony, dla dzieci proszę pozdrowić. Mamy automatycznego pilota, na widok dyrektora, papieża, księdza w konfesjonale, coś się nam włącza, właśnie ten nasze eksportowe ja. Jeszcze raz powtórzę, Jezus był człowiekiem zintegrowanym, w nim nie było dwóch, trzech, że był tak prywatnie synem Maryja, oficjalnie był Mesjaszem, dlatego on się nie bał zaprosić apostołów do swojego rodzinnego domu. Nie bał się im pokazać, nie bał im się pokazać miejsc, gdzie się wychowywał. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, to zintegrowanie wewnętrzne, to odkrycie prawdy o sobie, życie w prawdzie, dlatego że to jest, że Bóg przyjdzie do nas w prawdzie. Ja to Państwu do znudzenia powtarzam. Bóg jest w tobie prawdziwym. Jak nie znajdziesz siebie prawdziwego, to nie znajdziesz Boga. Bóg czeka na ciebie w twoim prawdziwym ja. On jest tu w środku. Nie trzeba jeździć na pielgrzymki do Ziemi Świętej. Bóg jest w tobie, tylko w prawdziwym ja. A to jest naprawdę nieraz dla wielu ludzi już totalna zagadka, który to jestem ja prawdziwy. Pozwolę sobie wspomnieć, taki mamy wakacyjny czas, swoje początki bycia w seminarium. Proszę Państwa, ja pierwszy raz w życiu wstąpiłem wtedy do seminarium. Ja za bardzo nie wiedziałem, no byłem już tam kiedyś parę razy, ale takie to miejsce święte, ci moi koledzy klerycy, tak sobie myślałem, ja tu chyba najbardziej łobuzowaty jestem z przeszłością jakąś taką nie najlepszą. Oni wszyscy tacy pobożni, żeśmy się witali na początku i mówiliśmy, witaj kolego, skąd jesteś? Z parafii Zbawiciela. O kurczę, Zbawiciel to poważna firma. A kim ty jesteś? 6 lat oazy za sobą, o Matko Najświętsza. A ty kim jesteś? 5 lat lektorem byłem, Matko. A ty z której parafii? Ja ze świętego Michała z Puławski. Boże, wszyscy strzelaliśmy tymi naszym dorobkiem religijnym, tymi naszymi tytułami. I przyszedł jeden kolega, proszę Państwa, taki bardzo sympatyczny kleryk, który miał dom rodzinny po drugiej stronie Wisły. Także jak staliśmy na korytarzu w seminarium, to on tak patrzył, mówił, o Matka z Ojcem w kuchni siedzą. I Matka pewnie Ojcu budyń robi, bo on strasznie lubi i każe się po plecach drapać. Ja poszedłem do seminarium, to teraz Matka go drapie, bo ja zawsze ja Ojca drapałem. Było ich 4 braci, to mówił, chodź no tu który, podrap tatę tutaj, dłużej, mocniej, drapać mnie, po prostu plecy sobie. I myśmy stanęli, Jezu, co to za kleryk? Nie opowiada z jakiej jest oazy, z jakiej odnowy w Duchu Świętym, tylko on opowiada takie intymne sprawy o swoim życiu. Proszę Państwa, dziękuję, że tego człowieka spotkałem. Ja oczywiście trochę tą sytuację przerysowałem. Ale umieć powiedzieć właśnie, skąd jestem, w prostocie, nie uciekać od swojego prawdziwego oblicza. Proszę Państwa, my wszyscy jesteśmy wielni, wielcy, domyślam się, że w Kościele są ludzie z tytułem doktorskim, poligloci, jesteście na stanowiskach, drodzy Państwo, a z drugiej strony w domu, dla mamusi zawsze jesteśmy małą córeczką, małym, z braciszkiem śmiejemy się, wspominając, jak to on mi schował skarpetki, a ty mi żeś schował majtki, pamiętasz wtedy na koloniach, i jesteśmy wielcy i mali. I dopóki się to w nas to nie sklei, dopóki nie wpuścimy samych siebie w świat dzieciństwa, tak jak Jezus zaprosił apostołów w świat dzieciństwa, nie spotkamy Pana Boga. Można mieć naprawdę 30 masek, 40 masek. I po to są kłopoty, po to są burze na morzu, żebyśmy się sami odkryli. Dlatego jesteśmy nerwowi. Dlatego jesteśmy, proszę Państwa, często najbardziej nerwowi w domu rodzinnym. Ja rozmawiam z ludźmi, to mówią, zresztą sam mam to bogate doświadczenie, że nieraz najbardziej wściekli jesteśmy na tego brata mojego. Ja nie lubię kolegi z pracy, nie lubię koleżanki, ale tej mojej matki to po prostu dlaczego? Bo mama nam się nie pozwala oderwać w świat aktorstwa. Ja to zawsze młodzieży mówię, pójdziesz do kawiarni z kumplami, porozmawiacie o Stachurze, teraz o sensie życia Michaela Jacksona. Wracasz do domu, jesteś taki nabuzowany, sztuka of art, a matka mówi, skarpetki śmierdzące zostawiłeś rano, syneczku. Ta matka to w ogóle się nie zna na sensie życia Michaela Jacksona i nie umie ocenić dorobku Agnieszki Holland, tylko ciągle o tych skarpetkach nie mówi, bo skarpetki śmierdzą, jakby ktoś nie wiedział. I dlatego jesteśmy zdenerwowani. Mąż w pracy, bawi damek, czaruje koleżanki, no po prostu dowcipu opowiada, wszyscy są w nim zachwyceni. A ta żona ciągle mu przypomina, że już od roku miał odnowić mieszkanie. I tynk odpada. Żebyś ty tak kawałek przy tym malowaniu mieszkania mi opowiadał, to ja bym była w niebo wzięta. Nie cierpimy, bo proszę Państwa, można odegrać teatr w konfesjonale, na rozmowie z księdzem.
Ja przed Państwem mogę odegrać teatr na homilii, mogę odegrać, ale przed są tacy ludzie, przed którymi teatru nie odegram. Z tymi, z którymi mieszkam, którzy mnie doskonale znają. I dopóki się nie skleimy wewnętrznie, praca duchowa nie ruszy do przodu. Co to jest miłość czysta? Co to jest czystość? Nam się zawsze czystość kojarzy, że to te sprawy seksualne, erotyczne, szóste przykazanie, że czystość to nie wolno tych różnych uczynków popełniać brzydkich. Proszę Państwa, czysta miłość to jest taka. Czytajcie moje maile, wszyscy, czytajcie moje SMS-y. Zajrzyjcie do moich szuflad, zajrzyjcie do mojego pokoju. Mogę się Wam pokazać w domu, w pracy, z dziećmi, z dorosłymi. Możecie mnie oglądać z wszystkich stron, ja nie mam nic do ukrycia. Człowiek czysty nie ma nic do ukrycia. Człowiek czysty jest człowiekiem wolnym, człowiek czysty jest człowiekiem prostym. Proszę zwrócić uwagę, do jakiego stopnia jest w człowieku możliwe zakłamanie. To nam pokazuje dzisiejsza Ewangelia. Wielu, słuchając Jezusa, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma? I co za mądrość, która jest mu dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Proszę Państwa, oni wszystko widzą. Jezus jest genialnie mądry. On robi cuda. I co? Powątpiewali w niego. Czyli widzisz, ten człowiek jest mądry. No jest mądry i co? Ale on nie może być mądry. Ja powiedziałem, że on jest głupi, chociaż widzę, że jest mądry, to jest głupi. To jest mikrofon. Tak, to jest mikrofon, ale to nie może być mikrofon. Bo ja powiedziałem, że tam stoi doniczka z kwiatkiem. Więc ja widzę mikrofon, ale to nie jest mikrofon. Proszę Państwa, jak my zaprzeczamy, tak jak gdzieś tam zasłyszana rozmowa, że ktoś mówi do faceta, do pewnego pana, słuchaj, poznałem twoją żonę. Gdzie? No miała dla nas szkolenie w firmie. Dopiero się potem zorientowałem, że to twoja żona. Słuchaj, co za urocza kobieta, ale wszyscy są nią oczarowani, zachwyceni. Co za wiedza. Wiedza? Duża? Oczarowana? To nie może być moja żona. Ale była, imię, nazwisko się zgadza. Pytałem ją, czy ty jesteś jej mężem. Tak, ona jest mądra, ona robi wrażenie, ale ona jest głupia. I co pewnie wam o kaktusach opowiadała? O jakich kaktusach? Ona tylko o kaktusach gada. Proszę Państwa, tylko jest pytanie, która żona jest prawdziwa? Czy ta z domu, która się już boi do męża odezwać jakoś inaczej niż agresywnie? To są zresztą sprawy skomplikowane. Czy ta urocza na zewnątrz, która przed obcymi ludźmi potrafi tak pięknie opowiadać? Ja nie mówię, że ona grała na tym szkoleniu. Może ona tam była sobą, a mąż ją tak stłamsił, że ona się w domu boi pokazać swoje piękno. Nie chcę tu nikogo cenić, tylko chcę powiedzieć, że są ludzie, którzy kogoś sklasyfikowali. Ty jesteś głupi i choćbyś dostał Nagrodę Nobla, to ty jesteś dla mnie głupi. Ty jesteś brzydka, choćby się w tobie pół Europy zakochało i choćbyś została miss Europy i Polski, to jesteś brzydka, bo ja tak ci powiedziałem. Niesamowita jest prawda o człowieku zawarta w Ewangelii. Widzieli cuda Jezusa, widzieli, że jest mądry niesamowicie i mówili, to niemożliwe, żeby on robił cuda i był mądry. To jest niemożliwe, dlatego że, proszę Państwa, człowiek stwarza rzeczywistość. Powątpiewali o nim. Kochani, świat jest skomplikowany. Tysiące, miliony ludzi, a w tych ludziach dobro i zło. Trudne sytuacje, których nie możemy ocenić do końca. Świat nam zagraża. Zagraża naszym kompleksom. Jak się spotkamy z ludźmi, to zaraz się okaże, że ktoś jest od nas lepszy, że ktoś dotknął naszej rany. Jaka jest obrona przed tym? My zaczynamy stwarzać świat. My zaczynamy stwarzać świat. Ci są dobrzy. Ci z PO czy tam z PiSu to są dobrzy. Ci od Tuska czy od Kaczyńskiego to są debile. Koniec. Świat jest sklasyfikowany. Czarni to są tacy, republikanie to są tacy. Moja sąsiadka z pierwszego piętra jest głupia, z drugiego średnio głupia, bo raz mnie pochwaliła. I stwarzamy świat, a potem pieczęcie przybijamy, że świat jest taki. Proszę zwrócić uwagę, jak ludzie stworzyli sobie, jak klasyfikuje wielu ludzi Kościół. Kościół jest zły. Ja mówię, wszyscy księża i wszystkie siostry zakonne, wszystkie domy dziecka kościelne to jest jedno wielkie zło. No, to raczej tak. Jest przybita pieczątka, Kościół, kler, wyzysk, ciemnota. Stwarzamy świat. I jeśli ktoś nam pokazuje, słuchaj, ale w tym twoim stworzonym świecie jest odwrotnie. Twoja żona potrafi być bardzo miła, twoje dzieci są grzeczne, Kościół potrafi być wspaniały, czy coś... Nie, to ja widzę, że to mi pokazujesz. Ja to widzę na własne oczy, ale to jest niemożliwe, bo ja postanowiłem inaczej. Postanowiłem inaczej. Jedna cecha charakterystyczna jest na tego stwarzanego przez nas świata, że
Każdy z nas stoi na szczycie. Ocenia, osądza, ustawia. Ja jestem królem tego swojego świata. Ja wiem wszystko. I proszę Państwa, nie dajcie się nabrać na to, że są ludzie, którzy przychodzą, mówią, jestem beznadziejny, jestem głupi, ja już jestem najgorszy. W 99% jest to zakamuflowana pycha. Bo ja mówię do takiego głupiego, w cudzysłowie to teraz powtarzam, mówię do takiego głupiego, nie jesteś taki głupi. Ty jesteś ciekawy człowiek. Ja wiem lepiej, proszę księdza. Czy on jest głupi, ale on nie jest taki głupi. Proszę księdza, jestem najgorszy. Ja widzę ludzie. Ludzie są jakoś poustawiani, poukładani. To wstąp do wspólnoty. Do tych debili, do tych nawiedzonych. I wychodzi szydło z woreczka. I proszę Państwa, ile od takich krytycznych dostałem po głowie często. To ksiądz mnie tak zwodził, to ksiądz mi obiecał pomóc, a nic mi ksiądz nie pomaga. I okazuje się, że on wcale nie jest taki głupi. On do mnie też dawno miał opinię jakąś robioną. Też miałem już u niego pieczątkę przybitą. Kochani, i to wpycha nas w wielką samotność. To granie, ten lęk, że się wyda, kim jestem, że się nie sprawdzę w tym swoim świecie. My gdzieś zresztą w głębi serca czujemy, że to jest lipa, dlatego chodzimy zdenerwowani. Powtarzam, tak nas bardzo denerwują nasi bliscy. Żona męża, mąż żonę, dzieci rodziców, rodzice dzieci, bo to jest jakaś zdemaskowanie tego naszego teatru. I bardzo często z tej samotności wpadamy w drugą skrajność, czyli poznajemy człowieka, który nagle nam się wydaje, że będzie dla mnie Bogiem i on mnie z tej samotności uleczy. I wtedy mówimy mu wszystko. Kochani, to jest taka skrajność, że bardzo często ludzie albo żyją w samotności, albo żyją w jakimś związku, który jest jakimś takim osobowym zespawaniem, sklejeniem, jakimś takim wymieszaniem, jakimś takim miksem. Co mam na myśli? Spotyka dziewczyna chłopaka, ona się czuje potwornie samotna, nagle jej się wydaje, że go kocha, jakoś się tam dogadali, przeżyli parę miłych chwil i ona opowiada mu absolutnie wszystko o sobie. I odwrotnie. Opowiadają sobie po tygodniu, po miesiącu tajemnice, no najświętsze, jakich są świadomi co do swojej osoby. Chłopak opowiada dziewczynie o grzechach. Wiesz, słuchaj, bo wiesz, ja to od lat mam kłopoty z masturbacją, wiesz, bo mam kłopoty z pornografią. To ona mu opowiada o swoich rodzinnych sytuacjach. Potem w przypływie dobroci zaczynają się pocieszać, więc przepraszam, mówię historię z życia, chociaż Państwo nie macie pojęcia, o kim mówię. Ona spełnia jego marzenia erotyczne, więc on dla niej też robi takie różne rzeczy. Zamieszkują razem, on jej udowadnia to, że to jest moralnie poprawne i otwierają się na siebie maksymalnie. Zaczynają stawiać sobie oczekiwania takie, jakie ma się wobec Boga. A pamiętajcie, człowiek nigdy nie będzie Bogiem. Każdy człowiek nas jakoś zawiedzie. I potem przychodzi wściekłość do sześcianu. To ja jej opowiedziałem takie historie, a ona teraz mnie wyśmiała. To ja dla niego takie rzeczy robiłam, że w życiu nie spodziewałem się, że jestem do tego zdolna, a on teraz powiedział, spadaj, ja go po prostu zamorduję. I proszę Państwa, wchodzi się w samotność jeszcze o wiele bardziej wielką. Jeszcze o wiele bardziej wielką. Z tego teatru wpada się w drugi teatr, zawód, rozczarowanie i wściekłość na siebie, że byłem taka głupia, że ja byłem taki głupi, że jej tak ufałem, że ją po rączkach, po nóżkach całowałem, królewną, a ona mnie tak załatwiła. Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, ludzie są tylko ludźmi. Ludzie są tylko ludźmi, żeby nie odreagować, żeby nie wpaść w taką relację toksyczną, żeby się potem nie mścić. Jezus nie mógł uzdrowić w Nazarecie nikogo. Oni woleli zostać w piekle. Ani grzechów nie mógł im odpuścić, ani nie mógł ich uzdrowić. Tak byli zacięci na Niego, że On nie może być wielki. Oni Go w swoim świecie, tak jak powiedziałem, sklasyfikowali. I ponieważ oni nie mogli uznać Jego wielkości, nie mogli doznać uwolnienia wewnętrznego. Wielu ludzi żyje w piekle, żyje w jakimś przedsionku piekła tylko dlatego, że właśnie postanowiło się zemścić na mężu, na żonie za to, że on mnie zawiódł. Kochana, jakżeś zrobiła z niego Boga, nie dziw się, że cię zawiódł.
Ja się bardzo boję tych sytuacji, kiedy ktoś mówi, proszę księdza, ksiądz mi pomoże, tak? Będę do księdza przychodzić co tydzień, mailami będę przysyłać meldunki różnego rodzaju, codziennie, jak u mnie wszystko idzie. Będziemy się często spotykać, nie kochanie, nie, nie, nie. Będziemy się spotykać na spowiedzi raz na miesiąc, będziesz się spotykać też z przyjaciółmi, będziesz odnowić swoje znajomości rodzinne, które powinnaś mieć. Ale nie, że się ktoś do kogoś przylepi, bo to się kończy zawsze bolesnym rozczarowaniem i awanturą. I zacięciem właśnie, że potem nie pójdę do żadnego księdza, że ja już nie chcę mieć w życiu żadnego chłopaka, że nie chcę mieć żadnej dziewczyny, bo zostałem zdradzony. Ale nikt się nie przyznaje. Głupio powierzyłem te sprawy. Za bardzo się otworzyłem. Za bardzo się otworzyłem. Proszę Państwa, to jest taka bardzo pouczająca rzecz. Kiedy narzeczeni przychodzą do kościoła, żeby wziąć, zawrzeć sakrament małżeństwa, siadają obok siebie. Proszę zwrócić uwagę, oni tu przychodzą konsekrować swoją miłość, ale my ich nie sadzamy w kościele twarzą do siebie. Że oni się będą patrzeć, a ja z boku ksiądz, położę im ręce na głowach, powiem miłujcie się, kochajcie, ślub między wami zawarty. Nie, my im każemy siedzieć bokiem do siebie, twarzą do tabernakulum, twarzą do kapłana. Co chce Kościół przez to pokazać? Małżeństwo nie polega na takim sklejeniu się totalnym. A niektórzy o tym myślą, że to już trzeba wszędzie być razem, zawsze razem, wszystko sobie mówić, wszystko otwierać. Jeśli chodzi o erotykę, to full otwarcie, wszystko na co mamy ochotę, bo przecież jesteśmy małżeństwem, to chyba wszystko nam wolno. Otóż Kościół mówi nie. Małżeństwo jest po to, żebyście doszli kiedyś do Królestwa Niebieskiego. A po śmierci w nowej rzeczywistości już nie będziecie mężem i żoną. Oczywiście jedność małżonków jest wielka, ale proszę zwrócić uwagę, podczas ślubu stają tylko na 3-4 minuty twarzą do siebie, podczas całej mszy świętej. A jak stoją twarzą do siebie, to ja im się oczywiście jeszcze tam z tą stułą wchodzę między nich, wiążę im rękę i cały czas ich ciągnę tą stułą, przypominam, że ja tu jestem. Żebyście się na siebie za bardzo nie zapatrzyli. Tu jest przedstawiciel Chrystusa, przedstawiciel Kościoła. Uwierzcie mi, kochani, ja teraz powiem rzecz prowokującą i trochę powiem żartobliwie. Ja zaczynam rozumieć to, że w dawnych czasach mąż do żony mówił proszę pani, a żona do męża proszę pana. Jak już byli w łóżku w nocy w alkowie, to pewnie mówili sobie per ty. Ale ja widzę, dlaczego się małżeństwa tak sypią. Dlaczego dochodzi do sklejenia. Teraz mamy ten problem mieszkania przed ślubem. Już być razem, już szybko, rano razem, śniadanie razem, obiad razem, kolacja razem, film razem, wszystko ci powiem, ja ci opowiem, jak ci dzień minął, tylko minuta po minucie opowiadaj, dobrze, a potem ty mi minuta po minucie opowiadaj. Wszystko mi powiedziałeś? Druga w nocy, coś mi się przypomniało, jeszcze ci czegoś nie powiedziałem. Nie, proszę Państwa, między mężem a żoną musi być dystans. Ja wiem, że Państwo sobie, wielu z Was nie może pozwolić, żeby mąż miał swój gabinet, a żona swój buduar, bo mieszkania nieraz są tak malutkie, że nie ma szans na, ale to nie było takie głupie, proszę Państwa. To dystans do księdza, dystans do matki, pani matko się mówiło. Co się robi z tych związków, kiedy mamusia chce syneczka, wszystko mamusi, powiedz wszystko mamusi. Mamusia z tobą pójdzie na studniówkę, mamusia z tobą pójdzie na randkę, jak będzie noc poślubna, mamusia będzie stała pod drzwiami. Co się z tego robi? Nie, dystans. Pani matko mówili. Pani matko mówili. A wiesz, z kim ty się masz skleić? I jak ksiądz? Z Jezusem Chrystusem. Z Jezusem Chrystusem. Jemu masz wszystko powiedzieć. Z Nim masz przeżywać każdą minutę, co nie znaczy, że każda minuta ma być napełniona myślami religijnymi. Ale masz pełnić Jego wolę 24 godziny na dobę. Tutaj się sypiemy. Że my chcemy tylko, żeby Bóg pomógł nam w sklepieniu, a potem do widzenia, Panie Boże. Cześć, Panie Jezu. Jak będziemy mieli jakąś potrzebę, to do Ciebie zadzwonimy. Kochani, dlatego, że Jezus nam jest potrzebny, bo my w naszych relacjach przy tym zakłamaniu po grzechu pierworodnym nie damy rady. Kochani, jestem pod wrażeniem jakaś pani, mniejsza o to gdzie, która i kiedy, w zeszłym tygodniu poprosiła mnie o rozmowę, bo jej siostrze tam ze szwagrem psuje się małżeństwo. I teraz ona mi opowiadała o jakimś małżeństwie. Ja mówię, skąd pani wie o tym wszystkim? Bo siostra mi opowiada. Czyli to było tak, pierwsze opowiadanie siostry, przekazane przez opowiadanie jej siostry, potem ona mi to mówi, ja przez swoje filtry inteligencji i doświadczenia przypuszczam i ja się tak pytam, słucham tego, 40 minut mi opowiada, a naprawdę to co ja wiem o tym małżeństwie? Ja nic nie wiem. Jakbym pogadał teraz z tym facetem, jakbym pogadał z jego matką, z jego braćmi, z sąsiadami. Ona mi opowiedziała tyle. Proszę Państwa, im dłużej jestem księdzem i przychodzą do mnie ludzie z tymi opowieściami i nieraz mąż mi opowiada, żona mi opowiada, matka mi opowiada, potem mi syn opowiada. Proszę mi wierzyć, nie mówię tego przez kokieterię. Ja jestem coraz bardziej głupi.
I ja sobie myślę, żeby był choć jeden człowiek na ziemi, który by znał prawdę. Prawdę o wszystkim i o wszystkich. I nagle mi olśniło. Jest taki człowiek. Jezus Chrystus się nazywa. My błądzimy, przepraszam za słowo, jak pijani we mgle. Proszę mi wierzyć, ja się sam nie znam. Państwo się też sami nie znacie. Nie znacie swoich mężów, żon. Widzicie niektóre zachowania. Widzicie niektóre zachowania. Dlatego Jezus powiedział rzecz błogosławioną. Nie sądźcie. A my sądzimy bez przerwy. Przypomnę Państwu, my możemy mówić o uczynkach. Ktoś się upił i leży na podłodze. To jest złe. Ale czy on jest zły? Dlaczego on się upił? Dlaczego on leży na podłodze? To ja już tego nie wiem. Uczynek jest zły. Mąż zdradził żonę. To jest złe. Ale czy on jest zły? Czy on... Co tu się stało? Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. I bądźmy pokorniejsi. Bo to jest też pycha. Ja zauważyłem, że ja tak mam ambicję rozpoznać sytuację do końca małżeńską, przesłuchać męża, żonę, teściówkę, dzieci, wnuki, wystawić diagnozę, dać lekarstwo i uzdrowić sytuację. Pytanie pierwsze, proszę Państwa. Skąd ja wiem, czy Pan Bóg chce uzdrowienia sytuacji teraz, czy za 5 lat? Jaka to jest pycha powiedzieć, że ja postawię diagnozę o jakimś małżeństwie. Jaka to jest wielka pycha, że ja wiem, o ja wiem, bo rozmawiałem 15 minut z żoną i 16 minut z mężem. To przecież ja znam już to małżeństwo. Co ty znasz? Co ty znasz? Jak tam są nitki do roku 46, do tego samobójstwa wujka, które to wpłynęło na tego chłopca, co potem jak się żenił z tą dziewczyną, to ona uważała, że on jest psychicznie chory, to znalazł sobie... Proszę Państwa. Tak jakby w 5 minut powiedzieć komuś, ty mógłbyś mi wyjaśnić, jak działa procesor główny komputera? A no już wiem, 5 minut. Nie wiemy. Dlatego... Co mamy robić? Tylko Jezus naprawdę. Proszę Państwa, troszczyć się o relację z Jezusem, a On będzie robił. Mnie olśniło, czy Jezus kiedyś kogoś posadził naprzeciwko siebie i mówił, proszę opowiedzieć o sytuacji małżeńskiej, tak, proszę, proszę wpaść jutro na 16, będziemy dalej prowadzić. Jezus mówił, nawróć się i uwierz w Ewangelię. Odwracał się i szedł. Jezus uzdrawiał, kładł ręce i powiedział, dziewczynko, wstań, dajcie jej jeść. Odchodził i szedł dalej. Jezus nie wikłał się w analizę, on wszystko wiedział o człowieku. To nie znaczy, że, proszę Państwa, że takie analizy nie mają sensu, tylko z pokorą mamy do nich podchodzić. Ja jako ksiądz mam wam wygłosić Słowo Boże, modlić się za was, jeśli kogoś trzeba nakarmić i mógł go wspomóc, ale nie rościć sobie ambicje, że ja osądzę, znajdę, rozwiążę sytuację. Wielkiej trzeba pokory w tych relacjach międzyludzkich. Powtórzę raz jeszcze, im dłużej żyję, im dłużej z ludźmi rozmawiam, tym bardziej widzę, jak jesteśmy zakłamani. Jak jesteśmy zakłamani. Ja nieraz analizuję czyjąś sytuację, analizuję czyjąś i nagle się pukam w głowę, przecież to samo robię. Nieprawdopodobne. Tyle o tym czytałem, tyle o tym mówię wam kazania, to nie znaczy, że jestem od tego wolny. To nie znaczy, proszę Państwa, że jeśli wy coś wiecie, to jesteście od tego wolni. Absolutnie nie. Jezus mówił, kochał, dawał chleb. Jezus widział, że apostołowie go nie rozumieją, że apostołowie jak cwaniacy już dzielą stanowiska między sobą. I co robił? Wygonił ich, pogonił? Nie. Dawał im chleb, karmił. Co mam robić w małżeństwie, kiedy widzę, że mój mąż jest nieidealny, ma różne wady? Dawać chleb, modlić się, napomnieć, przyjąć pokutę w intencji jego, a nie próba analizowania, wyjaśnienia, to co Państwu często mówię, my mówimy, powiedz mi wszystko, do końca masz mi powiedzieć. Do końca wszystko to my sobie powiemy po tamtej stronie, bo już wtedy do końca wszystko będziemy wiedzieli. I ostatnia myśl. Kochani, nie pamiętam dokładnie, bo to przed mszą mi przyszła ta refleksja. Bodajże w obrzędzie święceń, czy diakonatu, czy prezbiteratu, biskup do kandydata mówi tak. Niech Bóg dokończy w tobie dzieła, które sam rozpoczął. Biskup jakby tak staje troszeczkę z boku i mówi, w tobie Bóg rozpoczął jakieś dzieło. Niech Bóg je sam dokończy. To są, proszę Państwa, słowa, którymi mi się powinniśmy często obdarzać. Nie, dziewczyna mówi do chłopaka, ja dokończę w tobie dzieło, które twoja matka rozpoczęła. Już 2 kobiety to ty w życiu popamiętasz. Nie, niech Bóg, w tobie się dzieje jakieś dzieło. Ja o nim nie mam pojęcia. Troszkę widzę, masz takie kłopoty, masz inne, masz takie sukcesy. Ale gdzie mi tam wiedza na temat twojego dzieła? Niech Bóg dokończy w tobie dzieła, które sam w tobie rozpoczął. A ja będę delikatnie stać obok tego dzieła, modlić się, kibicować, żeby ci się udało,
i służyć temu dziełu Pana Boga. Ale to nie ja, to Bóg prowadzi w tobie dzieło, które sam rozpoczął. Rozpoczął w dzieciństwie. A jeszcze jedna rada praktyczna. Wakacje. Wyjeżdżacie Państwo w rodzinach, wyjeżdżacie do domu rodzinnego, jedziecie do teściowej, wspominacie dawne dzieje. Przyjrzyjcie się, ile mamy twarzy. Ile mamy twarzy. Czy wszędzie jesteśmy sobą? Czy wszędzie jestem ten sam? Nieraz, tak jak kobieta zmywa z makijażem, zbywa makijaż po przyjęciu, to zaczyna się rozmowa z mężem. No jak to ci się przyjęcie podobało? I zaczynają być sobą. No wiesz, tamten pajac jak zwykle się kompromitował. Ta, widziałeś jak na tamtego leciała? To jest to jedna, to jest... Na przyjęciu było on. A wracamy do domu, zmyjamy makijaż, a ta Ewka to wariatka. Tak mnie wkurzyła na tym przyjęciu. I wtedy, proszę Państwa, jest niebezpieczne zjawisko. Jezus był jeden i w Nazarecie, i wszędzie, i przez całe swoje życie. I to jest cel naszej pracy duchowej. Skleić się, proszę Państwa, skleić się. Przed kim? Przed Chrystusem, bo On zna prawdę o nas do końca. Powstańmy. Przedstawmy dobremu Bogu, który jest samą prawdą. Jezus mówił, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Przedstawmy Mu nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty. Módlmy się za Jego pasterzy, by byli ludźmi jednej twarzy, jednej miłości ludzi i Pana Boga, by to, co czynią i mówią do Was, kochani, było autentyczne i wypływało z głębi serca. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich małżonków, aby wierzyli, że ten drugi człowiek, choć się zagubił w alkoholizm, w zdradę, może być święty. I aby małżonkowie, którzy stali przed Bogiem kiedyś, ślubując sobie miłość, wierzyli w to, że ta druga strona może być święta, choć droga do tej świętości może jest odległa. Byśmy nigdy nie zapomnieli, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za polityków, pomódlmy się za artystów, za ludzi publicznie znanych, aby także oni mieli jedno serce, a swoim talentem służyli ludziom. Ciebie prosimy. Za ofiary powodzi, za tych, którzy stracili dobytek, niech Bóg im wspomoże, niech im da ludzi, którzy okażą im pomocną dłoń, wesprą ich materialnie. Ciebie prosimy. Za tych, którzy wypoczywają, aby także byli sobą. Jeśli są chrześcijanami, by byli chrześcijanami na kempingu, w hotelu, w krajach nadmorskich i gdziekolwiek są, by pamiętali o niedzieli, pamiętali o moralności chrześcijańskiej. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w pokorze stawali przed Chrystusem, prosząc, by nam powiedział, kim jesteśmy my, kim są nasi bliscy, jaki jest naprawdę świat. Byśmy nie wierzyli własnym rozumom, one są często chore na grzech i zakłamanie, ale ufali temu, co Bóg nam mówi o świecie. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, ześlij swojego Ducha, abyśmy przyjmując Go z dnia na dzień coraz bardziej upodabniali się do Ciebie i podobali się Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.